Siemano, siemano! Witam na kolejnym vlogu. Na pewno znacie powiedzonko, chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. No właśnie, ja zamierzam to robić. Kilka sytuacji w moim życiu i ogólnie na świecie skłoniło mnie do tego, żebym jakby troszeczkę bardziej zacząłem interesować się bronią palną i działaniami zbrojnymi, tak to można określić. I tak w sumie chyba nic się nie dzieje przypadkiem, bo tak na dobrą sprawę kilka dni później dostałem zaproszenie od kolegi tutaj z Rzeszowa na właśnie szkolenie z broni palnej. W pierwszej kolejności dostałem czapeczkę Punishera, jako już powiedzmy pierwszą zachętę do szkolenia. Także no co, lecimy? Oczywiście żadna traska nie odbywa się bez kawusi. Może niedaleko, ale kawusia musi być. Z miodzikiem, z Podkarpacia. Najlepszy. Polecam. Po czym poznać auto Don Diego? Że jest z nim bajzel. Parę broni. O Jezus, pani nie żyje i pan też. A patrzcie to. Trochę tu wystrzelało się. Całe wiadra łusek. To jest coś. Hic, hic. Wszystko przygotowane. Nawet kawusie można wypić. W sportach walki ja trzymam sobie o, bardziej tak bocznie. Jestem tu i na tylnej nodze bardziej, nie? Tutaj muszę się przekręcić do przodu. No, frontalnie bardziej i delikatnie pochylić do przodu. I jednak obciążenie jest, to jednak plecy plus obciążenie broni z przodu jednak powoduje to, że no już nie jest to dla mnie naturalne, tak jakby było, kurza, to normalnie w fajcie, nie? Na polu bitwy, zmiana magazynka broni długiej z udziałem broni krótkiej. Jedziemy. To ważne, akurat nie, no, ja się cieszę, że pomogliście mi w wielu rzeczach, wyjaśniliście mi wiele kwestii, no i nauczyliście mnie tak na dobrą sprawę, kurczę, budowy broni i strzelania, tak, bo to, co kiedyś miałem do czynienia gdzieś tam ze strzelaniem, no to raczej było tylko po prostu wzięcie broni do ręki i ewentualnie jakieś tam strzelanie na jakieś tam strzelnice, no nigdy nie było to jakieś super szkolenie, także trzeba się zbroić, jak już mówiłem, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Także zajarałem się tym mocno i będzie pozwolenie na broń i sprawię sobie jakieś cacko. No może nie takie duże, coś mniejszego, ale wiadomo, po kolei pozwolenie na broń, a dopiero później broń, więc nic tylko działać. Dzięki jeszcze raz. Zapraszam do sobą, życzę. Dzięki Diego. I zapraszam na strzelnicę Huzar. Postrzelać, pobawić się i oczywiście załatwiać pozwolenie na broń. Ciężkie czasy idą, trzeba się zbroić.